No to dzień dobry, witam w nowym sezonie. W dniu dzisiejszym zapowiadana od dawna trasa po Śląsku, krótka, jak to się u mnie mawia, bo 215 km. No i postaram się Wam pokazać, co tu ciekawego można zobaczyć, co tu w ogóle jest na tym Śląsku. Ja sam osobiście od dziecka mieszkam w Katowicach i tutaj nic się nie zmieniło. Przewodnikiem turystycznym na pewno nie jestem, ale może komuś taka forma będzie odpowiadać. No to nie mija nawet 30 sekund i oto jest zabytkowe osiedle górnicze Nikiszowiec. Akurat właśnie na Nikiszowcu mieszkam, w okolicach Nikiszowca. Do tej dzielnicy należy moje osiedle. Nie da się ukryć, że jest to jedna z ciekawszych atrakcji na Śląsku, czy też w Katowicach. Na ogół jest tutaj bardzo duży ruch. Teraz go nie ma, bo jest 7 godzina, więc jest środek tygodnia, więc no za dużo się tutaj nie dzieje. Natomiast osiedle wybudowane ponad 100 lat temu na potrzeby kopalni i jej pracowników. Tak to wygląda wewnątrz osiedla. No i tak to się tutaj żyje. Bardzo klimatycznie na Nikiszowcu jest. Jedyne, na co zaleca się uważać, jeżeli chodzi o kolarzy szosowych, to wszechobecna kostka. Natomiast dobrze, że ona została i nikt nie postanowił tego w jakikolwiek sposób zmienić. Na wstępie też dodam, żeby nie było pewnych niejasności, centrum Katowic również pokażę, też się tam przejadę. Natomiast zaplanowałem sobie, że zrobię to na samym końcu tej trasy, tak bardziej taką lekko wieczorową porą. Także jak ktoś czeka, żeby zobaczyć spodek, to trochę musi poczekać. Dolina Trzech Stawów. Jeden z takich parków do rekreacji w Katowicach. No bardzo ponuro tutaj dzisiaj jest. Szkoda, że nie mogę tego pokazać w jakichś takich bardziej już wiosennych okolicznościach. No mamy 3 stopnie, więc nie jest najcieplej. Dodatkowo kropi leciutki deszczyk. Natomiast później tego na trasie już nie będzie i będzie nawet 16 stopni, także trochę się poopalamy. No a tu na Trzech Stawach sobie można fajnie pospacerować, pojeździć na rolkach, na rowerze, coś zjeść dobrego. Ale nie teraz, nie w takim okresie. Musi być cieplej. W ogóle dwa tematy jeszcze, tak przy okazji. Piszcie, ale na koniec filmu, co sądzicie o takich wycieczkach po okolicy, po Śląsku. Naprawdę wiele można materiału nagrać i wiele takich filmów jeszcze może powstać z różnymi jakimiś podziałami tematycznymi. Także jeżeli taka forma i taki film spodobałby się Wam, to dajcie znać, pomyślimy o czymś. Pomyślimy, co tu można jeszcze nagrać. No i przy okazji pozdrowionka dla patronów. Wreszcie zaczynam dystrybucję fantów. Także spodziewajcie się kontaktu ode mnie i wysyłki małych giftów w podziękowaniu. Lecimy. No i deszczyk kropi, drogi troszeczkę mokre. Ja już wyjeżdżam z Katowic, także udało mi się opuścić te najbardziej zagęszczone tereny. Ale nie wyjeżdżam sam, bo wyjeżdżam ze Sławkiem. Cześć Sławek. Cześć. No i pojedziemy przez kilkadziesiąt kilometrów razem. Trochę pogadamy, może będzie drugi przewodnik, który uzupełni moją wiedzę, której zapewne za dużo nie ma. No i myślę, że miło spędzimy czas. Tym bardziej teraz, że już ten ruch samochodowy będzie nieco luźniejszy, bo udało się
z Katowic wyjechać. No a my teraz lecimy takimi wąskimi uliczkami. Według Komota taki segment oznaczony nazwą belgijskie asfalty. W Belgii nigdy nie byłem, ale oglądałem jakieś wyścigi kolarskie. Niemniej jednak to wam pozostawiam do oceny, czy można to tak nazwać. Natomiast te belgijskie asfalty kojarzą się przede wszystkim z tym, że już wyjeżdża się na takie fajne, spokojniejsze tereny, gdzie duża część kolarzy z okolic chętnie się wybiera. Kolejny gość na trasie. Nie spodziewałem się, przyznam szczerze, nie umawialiśmy się. Siemanko. Chyba na opóźnienie mamy, macie, nie? No trochę mamy. Nie ukrywamy tego, a przynajmniej ja nie ukrywam. A tam w oddali jest hałda, czyli nieodłączny element krajobrazu Górnego Śląska. To jest akurat hałda skalny, jedna z takich ciekawszych, lepiej widocznych. Jeśli ktoś nie wie, no to hałdy to są takie po prostu wysypiska odpadów przemysłowych. Nie wiem aktualnie do czego są wykorzystywane, poza elementem atrakcji turystycznej i tego, że bardzo często na te hałdy wjeżdża ktoś na jakichś quadach, motorach, czy nawet na rowerach, to chyba żadnej innej pozytywnej roli nie pełni. No jest to jednak element jakiegoś tam zagrożenia naturalnego. No ale mamy takie górki. Jeszcze będzie dzisiaj hałda jedna, najwyższa w Polsce. Też wam ją pokażę. A kolejne punkty na trasie to Czerwionka, Leszczyny, potem Rybnik. Do Rybnika 18 km aktualnie. No i będzie teraz trochę takiego bardziej płaskiego terenu. Szybka droga wojewódzka 925. Więc może tutaj trochę podkręcimy tempo. No zobaczymy. Pięćdziesiąty trzeci kilometr Czerwionka, Leszczyny. No i mamy zabytkowe osiedle Familoków. I to mi się podoba. My już jesteśmy w Rybniku, w zasadzie od jakichś 2 czy 3 kilometrów. Natomiast do centrum zostało nam przynajmniej z 12. Także Rybnik to jest dość duże miasto. Znajduje się chyba nawet w top 15 miast pod kątem powierzchni w Polsce. Natomiast jest też jeden ranking, a nawet są dwa rankingi, w których Rybnik jest w samej czołówce, a nawet w jednym jest pierwszy. Zaraz wam powiem, jakie to rankingi. No i jesteśmy w Rybniku. Tu jest fontanna, nieaktywna aktualnie. Tutaj jest katedra. No mimo wszystko wygląda imponująco, jak się tak na żywo patrzy.
bardzo, bardzo wysoka. No i dla osób, które w świecie ultra trochę żyją, no to legendarne miejsce. To stąd Gustaw zaczynał trasę 1400 km. Tak a propos Rybnika, to jest miasto, które ponoć pobiło rekord przekroczenia limitów smogu. Ponoć o ponad 3000%. Także wyobraźcie sobie, co tu się musiało dziać. Podejrzewam, że powietrze po prostu było czarne. Także to jest jeden z elementów, w którym Rybnik przoduje bardzo często, czyli przekraczanie wszelkiego rodzaju limitów zanieczyszczeń powietrza. No ale chyba się to poprawiło ostatnio, chociaż pewien nie jestem. No i rynek w Rybniku. Tak o wygląda. Tam na drzewie jakieś skarpety wiszą. Nie wiem dlaczego, ale pewnie ma to coś konkretnego na celu. No Rybnik jest, przepraszam, rynek jest jaki jest. Jedziemy w dalszą trasę. No i przy okazji zobaczycie, z czego jeszcze to miasto jest sławne. Jest też pod tym względem absolutnym numerem jeden. Ale to za chwilkę. No a propos rond, Rybnik jest numerem jeden pod kątem ilości rond w Polsce, może nawet i w Europie, chociaż nie dowierzam, w Polsce na pewno jest ich ponad 40. A w Rybniku dołączył do mnie kierownik regionu aktualny, Toman, wyleciał sobie na przebieżkę szybką, także nigdzie daleko ze mną nie pojedzie, ale fajnie, że znowu możemy się zobaczyć, także jedziemy kilkadziesiąt kilometrów razem, pogadamy, no wiecie jak to jest. Nawet fajne ścieżki w tym Rybniku mają, muszę powiedzieć. A oto zabytkowa kopalnia Ignacy. Tutaj jest jakiś szyb głowacki, tu jest jeszcze jeden szyb. W ogóle uświadomiłem sobie, że to jest w ogóle pierwsza kopalnia, którą wam pokazuję, a nie da się ukryć, że Górny Śląsk no do niedawna tylko i wyłącznie z tego żył, no tak, tak można powiedzieć, no. Kopalnie węgla były, nie da się ukryć, żywicielem wielu rodzin, no i ta odnoga przemysłu no była tutaj najistotniejsza, nie da się ukryć, że też w całym kraju to właśnie tutaj tych kopalni jest najwięcej. No a propos złego stanu powietrza, to w Radlinie jest właśnie taka mała tężnia solankowa, gdzie można pooddychać świeżym powietrzem. I oto przed państwem największa hałda w Polsce. W Europie nawet Toman mówi. Hałda Charlotta, ona ma wysokość prawie 500 metrów nad poziomem morza. No a tak wygląda wnętrze, tak to nazwijmy, Zamku Piastowskiego właśnie w Raciborzu. Swego czasu miałem już przyjemność tutaj być, podczas jakichś tam swoich wycieczek. No ale też wam chciałem pokazać, jak to wygląda.
No i tak sobie odrapłynie właśnie przez Racibórz. Mam jakiś setny kilometr około, więc myślę, że gdzieś tutaj poszukamy czegoś do jedzenia. No i pojedziemy dalej. Więcej jakichś takich ciekawszych atrakcji w Raciborzu, z tego co wiem, to nie ma. Zrobiliśmy sobie jakieś pół godziny przerwy. Pojedliśmy, ja też ściągnąłem troszkę ubrań z siebie, bo nam się wiosna zrobiła, 15 stopni. Słoneczko świeci, także jest bajka. Wyjeżdżamy z Raciborza, no i kierujemy się w kierunku Rud Raciborskich. Bardzo przyjazne tereny dla kolarzy, nie tylko szosowych. O, my już jesteśmy w Kuźni Raciborskiej. Może widzieliście ulica Roberta Lewandowskiego. Kuba mi tu mówi, że jedyna w Polsce. No to jest hit. Absolutnie nie spodziewałem się tego. To nie było zaplanowane, ale no, to jest fajna ciekawostka. Także jedziemy sobie teraz ulicą Roberta Lewandowskiego. No kurczę, faktycznie, no. Bo ci karty zabraknie. Ja... O to się nie martw. To 126 km trasy, Rudy, no i pocysterski klasztor, który naprawdę robi wrażenie. Generalnie te rejony tutaj są bardzo fajne na taki relaksik, czy to rowerowy, czy pieszy. Nie pierwszy raz już tutaj jestem przejazdem, ale myślę, że tu jeszcze kiedyś wrócę. Właśnie nie na rowerze. Tu sobie można pospacerować, odpocząć. Jest gdzie chodzić w każdym razie. No i przy okazji można sobie zwiedzić naprawdę piękny klasztor. No tak jak mówię, na mnie robi bardzo fajne, pozytywne wrażenie. No i polecam każdemu, kto będzie w tych okolicach. Rudy to jest taka dość turystyczna. Takie turystyczne miasteczko, bo nie tylko klasztor tutaj jest fajny. To jest fajna knajpka, zawsze w weekendy oblegana, w szczególności w takie ciepłe weekendy. No a my jeszcze sobie tu skoczymy na jedną atrakcję. No i w Rudach jest jeszcze zabytkowa stacja kolejki wąskotorowej. Patrzcie, jakie eksponaty. No, czymś takim to bym się przejechał, kurczę. No dlatego mówię, no obowiązkowo trzeba tu wrócić. No fenomenalnie to wygląda. No i tak to tu wygląda. Lecimy dalej. Kierunek Gliwice. Ta-dam! Mamy Gliwice, rynek. Troszkę trzeba było tutaj dojechać. Trochę widoczków było po drodze, ale też niekoniecznie zawsze dało się coś nagrać, bo już taka, że tak powiem, godzina ruchliwa. No a też już jesteśmy no, w coraz bardziej zagęszczonych rejonach.
No i tak to tutaj wygląda, w miarę przyjemnie. Schludnie. No a ludzie korzystają z dobrej pogody i sobie wypoczywają. No wiecie jak jest. No muszę. Jakbym na Orlenie nie stanął i orężatki nie wypił, to by się ta trasa dzisiaj nie liczyła. Także chwila przerwy na orężatkę i pojadę dalej. Nie wiem w ogóle czy wiecie, ale my na Śląsku mamy wieżę Eiffla. Pokażę wam. O proszę. Wieża Eiffla, czyli radiostacja Gliwice. Wygląda bardzo interesująco, jak się tak z daleka na nią patrzy. Natomiast no nie jestem może fanem sportów ekstremalnych, ale chętnie bym tam wszedł. Także radiostacja Gliwice w okolicy osiedle paryskie, jakżeby inaczej. Także mamy tu małą Francję. W ogóle będąc na tym Orlenie przeżyłem szok i załamanie psychiczne jednocześnie, bo orężada kosztuje obecnie już 4,60, a pamiętam jeszcze, nie wiem, 2 lata temu, jak płaciłem za nią złoty 99 zł. No to jest absurd. Jak żyć? No chociażby tak, że można zobaczyć sobie bardzo ładny szyb Maciej w Zabrzu. Jest tutaj restauracja, można sobie pozwiedzać. Bardzo fajnie odnowiony, jest co podziwiać. Także jak ktoś lubi takie tematy techniczno-przemysłowe, no to na pewno może tutaj wpaść. W ogóle jest coś takiego fajnego na Śląsku jak szlak zabytków techniki, także jest sporo do zwiedzania. Jakby ktoś był zainteresowany, to może się zainteresować. A to jest szyb Maciej. A to już jest ta godzina. Teraz to już bardzo ciężko się będzie jeździło po Zabrzu, Bytomiu czy Katowicach. W Rudzie Śląskiej są 2 miejsca, które robią na mnie potężne wrażenie. Jedną z nich jest właśnie ten oto kościół, który jest ogromny. I jak na Rudę Śląską, no to mega się wyróżnia. W mojej opinii oczywiście. Także nie no, wygląda fenomenalnie. Za każdym razem jak przejeżdżam, to się zastanawiam, jak to się stało, że tu jest taka budowla. No a drugie miejsce za chwilę zobaczycie, jest bardzo niedaleko. No i drugie miejsce, Huta Pokój w Rudzie Śląskiej. No nie mówcie, że to nie robi wrażenia. Nie wiem ile to ma lat, przyznam szczerze, nie sprawdziłem, ale muszę to zweryfikować, bo wygląda to, można powiedzieć, fatalnie i obskurnie, ale z drugiej strony no miód dla oczu. Takie oto budowle na Górnym Śląsku w Rudzie Śląskiej. Niewątpliwie już tak dużo nie nagrywam w czasie jazdy. No bo ciężko, ruch samochodowy jest dość spory, wszędzie korki, więc no po prostu nie ma jak tej kamery wyciągnąć. Natomiast no jeszcze jedną, dwie rzeczy wam, no może 3 nawet wam pokażę, no i to by było na tyle. Dość dużo tego dzisiaj, aż boję się pomyśleć ile ten film będzie trwał i nie wiem czy tych atrakcji za dużo sobie nie wybrałem. No ale czas jest dobry. Jestem teraz w Bytomiu. No i tu będzie taki zaraz fajny obiekcik do zaprezentowania. Ja go już widzę, a wy za chwilę też. No i proszę. Elektrociepłownia Sząbierki. Też obiekt stary jak świat.
No ale dlatego tak właśnie fajnie wygląda. No jest klimacik, nie da się ukryć. Kiedyś to tętniło życiem zapewne. Teraz już no niekoniecznie. Teraz jest tylko zabytkiem. Należącym oczywiście do szlaku zabytków techniki. Jedziemy dalej w kierunku, no już w kierunku Katowic będę się kierował. Także no jeszcze Chorzów chwilę wcześniej, centrum Katowic i do Domciu. Witam w Chorzowie. Stadion Śląski po prawej. Legendarne miejsce. Można powiedzieć, wiele się tu działo pozytywnego, negatywnego też, ale mimo wszystko dużo pozytywnych wspomnień z tego miejsca. Słońce już powoli zachodzi, ale jeszcze troszkę na horyzoncie będzie. No a my wjeżdżamy teraz do Parku Śląskiego, największego parku w Europie. Także jest tutaj naprawdę sporo kilometrów do pojeżdżenia na rowerze, na rolkach, do spacerowania. Jest tutaj też zoo, no mega dużo atrakcji. Także tu niewątpliwie no mamy się czym pochwalić. Także zapraszamy na Śląsk. Przy okazji dodam, że chwilę wcześniej mieliście też okazję zobaczyć, tak trochę przez płot, ale zobaczyliście Legendię, czyli park rozrywki, czy wesołe miasteczko, jak to woli. A ja mam telefon, więc sobie odbiorę i zaraz wam pokażę Spodek. No i jest hala widowiskowo-sportowa Spodek. Wiele tam się dzieje. Koncerty, mecze siatkówki chyba przede wszystkim, a przynajmniej to najbardziej kojarzę, czy jakiekolwiek inne eventy, jak chociażby Intel Extreme Masters. No jest to też jedno z takich miejsc, które cieszy się dość sporą renomą. Myślę, że naprawdę jest mały procent ludzi, który nie wie, co to Spodek jest. Podjadę jeszcze na rynek. Pokażę wam rynek, no i zawijam na chatę, bo już słońce zachodzi, także zaraz będzie ciemno i nic nie będzie widać. Chociaż na rynku to zawsze widać. Jedziemy. No i jest rynek. Bardzo kontrowersyjne są opinie na jego temat. Jednym się podoba, innym nie. Czasami mam wrażenie, że jest więcej ludzi, którzy zaliczają się do tej drugiej grupy. No ale jest jak jest. Ja mam zdanie takie, można powiedzieć, no nie wiem, nie mam zdania. Masę ładniejszych rynków na pewno widziałem, więc nie mogę powiedzieć, że ten jest jakiś super. No ale jest jak jest. No i jeszcze na samiutki koniec, kopalnia Wieczorek na mojej dzielnicy. Można by rzec, że gdyby nie ta kopalnia, to nie byłoby mojego osiedla, na którym mieszkam. Także dzięki. No ja już mam do domu dosłownie ostatnie depnięcia, także nie pozostaje mi nic innego, jak się pożegnać. Także bardzo dziękuję za dzisiejszą wycieczkę. Masakrycznie dużo tych atrakcji było. Bardzo dużo zatrzymywania się, sporo ścieżek, różnych dziwnych asfaltów. Fajnie, że tyle osób dołączyło na trasie. Także bardzo przyjemnie się jeździło, chociaż
przez to ciągłe zatrzymywanie się średnia bardzo niezadowalająca. Liczę, że będę chwilkę wcześniej, ale ważne, że było fajnie, że udało się bezpiecznie dojechać do domu. No i tyle. Zapraszam do subskrypcji, do oceny filmu. Jak macie ochotę, to też skomentujcie, co wam się podobało, a co nie. No i do zobaczenia. Siema!